patrzę, kogo mam, Adrian! Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w Krakowie. Wstaliśmy z Adrianem o 4, żeby o 5.18 przyjechać do Krakowa. Kto się kim wycieszysz? Gość, jakiś ma problem. Idziemy teraz na meetupa, a później spędzamy piraniowy dzień. Czyli ja, Adrian i tam gdzieś jest Michael. Ej, ziomek! Mamy jakieś przywitanie? Wymyślmy jakieś przywitanie, szybko jest. Raz, dwa, trzy... O, a patrz jaki on ma sprzęt. American Dream, przyjechali ze Stanów, siadamy. O, patrz, on na manual focus kręci. To źle? Jestem profesjonalistą? Na manualu jedziemy. A jesteśmy na Tauron Arenie, zobaczcie, tam jest. Tam, widzicie? Ten różowy napis i za tym różowym napisem jest Tauron Arena. Dobrze Adrian, super. Jak on się nazywa ten fur? Pan Toster. Pan Toster. Zresztą masz napisaną nazwę z tyłu. Gdzie? Pan Toster. Dawaj. Aha, yeah. Czekaj. Idziemy na meetup, idziemy do środka, do zobaczenia później. Patrzcie go, jaki ma kijek. Nie, yeah, ale ja się jaram, że Luka jest takim profesjonalistą teraz. Dałem mu mikrofon, mam nadzieję, że nie sprzęga. Także to jest... Chciałem wam pokazać, zobaczcie, jaki mam mikrofon, no ale... Zapraszam na kanał Treneiro Vlog i tam będzie pokazany mój mikrofon. Luka pokazał mikrofon, taki clickbait. Zostaw kobieci nie deskę. Nie! Zostaw ją! Nie, to moja. O nie, to jest moja. Luka jest ekstra, super! Polecamy jego vlogi, super! Kochamy go bardzo! Since we first met, I'd take each and every word back if I could. Is this a test? Patrzcie, kogo mam, Adrian! Nie wiem, czy mnie słyszycie, ale to, co tu się dzieje, to jest po prostu niesamowita bega. Adrian nie ma kanału, a wkręciliśmy to tak, żeby rozdawał autografy i teraz owczy pęd jest kanał. Jako gwiazda? Wiesz, przyzwyczaiłem się już do publiczności. Spoko, nie? Ze stówka autografów poszła, co? No myślę, że więcej. Przypomina mi to troszeczkę takie pranki, jak w Stanach robią, że po prostu wynajmują paparazzi, ochroniarzy, wszystko. Przychodzi nieznany kompletnie typ i po prostu ludzie szaleją. I dzisiaj było tak samo, zrobiliśmy taką samą akcję. Był moment, zresztą na pewno zobaczycie na urywkach, że po prostu dziesiątki osób pchało się do Adriana po autograf. Bo przecież myśleli, że to jest youtuber, że to jest jakiś mega znany youtuber, bo w końcu tyle osób. To był taki, powiem nawet, eksperyment społeczny i strasznie się na tym zawiodłem. Kurczę, no nie wiem, no mi się wydaje po prostu, że fajnie mieć autograf czy tam zdjęcie z osobą, którą oglądasz, a nie tylko, że ktoś jest znany, bo tak ta osoba myślała, że te osoby tak myślały, że Adrian jest znany. Nieważne co, nieważne gdzie. Co z tego? Jest tłum? To pewnie ktoś znany, zróbmy sobie autograf z nim, nie? Albo zdjęcie. Zapraszam do strefy Treneiro VIP, tutaj są poczęstunki, także... Treneiro zaprasza na VIP-a, nie trzeba opasek. Właśnie skończyliśmy meetup i wracamy, jedziemy panem Tosterem. Tak. I nie zamykacie drzwi? Jedziemy teraz na nasz własny meetup. Teraz my mamy VIP strefę, zobaczycie jak. Takie rzeczy tylko w panu Tosterze? Tak.
panu tosterze, pan toster. Gdzie żeś ty bywał, panie tosterze? To wygląda nawet trochę jak limuzyna teraz. To się dzieje. Tak się jedzie, panem tosterem. To tam się wyprawia. Nie ma. Vlog life! Vlog life! Właśnie wróciliśmy z meetupu, jesteśmy teraz w forum, zamawiamy sobie pizzę, wege, burgery, bo jesteśmy tacy fit i w ogóle, a tak naprawdę to tylko ja jem pizzę. Właśnie wróciliśmy, tak jak mówiłem, z meetupu, a jak byłem we Włoszech, opowiadałem wam cały czas o wyścigach Palio, które są we Włoszech. To jest po prostu wyścig przez całe miasto. Niestety nie mogłem tam być, bo event Fit Loversów, meetup i to Palio było wszystko w jednym dniu. Także niestety wybrałem meetup, dla niektórych, bo na pewno Mateusz i Pamela bardzo ubolewają na tym, tak samo moja Sara, ale nie ma powodów do zmartwień, ponieważ mamy wysłannika Casa del Piano. Halo, Sara? Hej, hej, siemaneczko, i właśnie na pali, jak możecie zauważyć. Luka mówi mi, że przyjedzie, no ale go nie ma. No to ja wam pokażę, jak to tutaj wygląda. Dziękuję bardzo za relację. Followujcie moją Sarę, przez to, że widzicie, oprócz youtuberki stała się też dziennikarką. Dziękuję, Sara, za relację i do zobaczenia za miesiąc. Siema, nara. Zobaczcie, ziomeczka, zobaczcie, kto przyjechał. Kto oglądał vloga z Włoch? Najbardziej patologiczny opiekun na świecie. Piąteczka, do zobaczenia. Singing my song, I was killing her softly. Grip so strong, she was trying to boss me. But before we leave, we had one shot, might lead to two more. Three shots, might lead to four. One shot, might lead to two more. You had what I want. One shot, might lead to two more. Słuchajcie, jest kolejny dzień, jest godzina 15, przed chwilą zjedliśmy śniadanie, jedliśmy burgerka i chcę powiedzieć po prostu, że dziękuję za wczoraj. Mówiłem, jestem zszokowany troszeczkę innymi ludźmi, którzy po prostu liczą na to, że spotkają kogoś sławnego i obojętnie to, i dlatego ten człowiek rozdał 300 autografów. Pozdrawiam fanów swoich i tych, których zdobyłem wczoraj. Jak się podpisywałeś? Różnie, nie? Luca czasami. Adrian się czasami podpisywał Luca, czasami Misza, czasami motyle rysował, nieważne. Twoja mama, nieważne, bo liczyło się to, że ktoś, kto rozdaje autografy, dał autograf tej osobie. Ale poza tym naprawdę doceniłem takie osoby, które podchodziły i naprawdę nawet się niektóre osoby popłakiwały. No. Jest takie słowo? Tak. Nawet płakały, że mnie spotkały, że naprawdę oglądają, więc to po takim meetupie stuprocentowo to doceniam. Naprawdę dziękuję za wczorajszego meetupa. No i co? I oczywiście, tak jak już mówiłem wcześniej, nie byłem ani na Palio, ani nie byłem na Fit Loversów imprezie, a podobno było fajnie. Zresztą zobaczmy, jak było. Grubo. Skończyliśmy już nasze wyjście treningowe. Wszystkie wyjścia skończyliśmy, prawie. Nie, nic nie skończyliśmy. Idziemy dalej. Elo. Zobaczcie, niedawno miałem 100 tysięcy widzów, już mam 111 prawie. Dwa dni temu przyszła do mnie wiadomość, że mogę w końcu zamówić mój przycisk. Także dziękuję wam bardzo i czekamy na przycisk, żeby był na ścianę obok zdjęcia Adriana, Michaela i jego mamy. Dziękuję bardzo za oglądanie, zostawiacie łapy, suby, mam nadzieję, że podobał wam się taki króciutki vlog z Krakowa, że przyjechałem do tego człeka, do tego krakusa z Grecji. Do zobaczenia w kolejnych filmach, piszcie w komentarzach, co tam u was. Siema, nara. Do zobaczenia w kolejnym filmie, siema, nara.